Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków? Idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Trudne są te słowa. Co robisz, kiedy ktoś cię wkurza, denerwuje i wywołuje w tobie złość? Haha! Często się nawet nie zastanawiamy nad tym, jak powinniśmy zareagować na to, kiedy ktoś czyni wobec nas jakiekolwiek zło. Działamy instynktownie, czyli co? Domagamy się sprawiedliwości, jeśli jesteśmy w miarę dobrymi ludźmi. Czyli chcemy, żeby ten człowiek zapłacił za to, co zrobił dla nas, czy dla naszych znajomych, dla naszej rodziny, de facto dla nas. Więc co ja mam zrobić, kiedy ktoś podstawi mi nogę? Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie, nie rób tego. Zrezygnuj. Można by było powiedzieć, że Jezus namawia nas do tego, żebyśmy w ogóle nic nie robili, nie reagowali na zło. A to jest nieprawda. Jezus nie mówi: nic nie rób. Przepraszam. Jezus nie mówi: nic nie rób. Bo w innym fragmencie Pisma Świętego przeczytamy, że zło dobrem zwyciężaj. Więc zrób coś, kiedy ktoś cię wkurza, denerwuje, zabija cię, niszczy. Zrób coś. Co? Miłość okazuj. Okaż tej osobie, która cię niszczy. Ale to nie jest takie proste. No pewnie, że to nie jest takie proste. Kto powiedział, że to będzie takie proste? Jeśli myślisz, że to ma być takie proste, że podążanie za Jezusem ma być proste, to nie podążasz za Jezusem, tylko za jakąś imitacją naszego Pana. On powiedział: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. No. Druga osoba może być dla ciebie krzyżem. Może być twoim przekleństwem. Masz to wytrzymać. Co tu jest dalej napisane? Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Czyli daj więcej, niż ten człowiek od ciebie oczekuje. Co? Przecież to będzie niesprawiedliwe. Naprawdę będzie to niesprawiedliwe? Czy Bóg, który jest miłością, nie jest sprawiedliwy? Jest sprawiedliwy, tylko my często myślimy, że jest niesprawiedliwy, bo patrzymy na ten cały świat, na to, co się tutaj dookoła nas dzieje. Patrzymy też na łaski Boże, bo można je zobaczyć. Patrzymy, jak Bóg błogosławi innym ludziom i myślimy sobie: jak to? Przecież ten człowiek był zbrodniarzem, gwałcicielem, może nawet pedofilem. I Bóg go kocha i Bóg chce dla niego dobra. Gdzie tu jest sprawiedliwość? No właśnie, Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale także jest miłosierny. Kocha. Przecież on mógł zejść z tego krzyża i ich tam wszystkich załatwić, wyciąć ich tak w pień. Nie zrobił tego. Dlaczego? Bo ich kochał. Co robił Jezus, umierając na krzyżu? Ojcze, nie poczytuj im tej winy, bo nie wiedzą, co czynią. Modlił się za nich. My często nie jesteśmy w stanie się modlić wtedy, kiedy jesteśmy wzburzeni, kiedy nas dotyka właśnie to zło, którego nie chcemy. Co zatem zrobić,
myśleć po prostu o tym, jak się zachowam, kiedy ktoś mnie zaatakuje. Kiedy ktoś da upust swojej złości, gdy ktoś mnie potraktuje w zły sposób. Ja często nad tym myślę. Jakby ten człowiek podszedł do mnie i zrobiłby mi to i to, to jak ja bym się wtedy zachował? Raz miałem takie zdarzenie, wiecie? Byłem na adoracji i na tej adoracji modliłem się do Pana. Mówię, Panie, czy ja mogę jeszcze dla Ciebie bardziej cierpieć niż teraz to się dzieje w moim życiu, bo wtedy bardzo cierpiałem. No i wyszedłem z tej adoracji, szedłem sobie przez park, było już ciemno i widziałem taką akcję. Mężczyzna krzyczał na jakąś kobietę, taki silny, duży, wielki, taki napakowany gość. I ja zareagowałem, bo zawsze reaguję. I mówię, zostaw ją. A on skierował całą agresję w moją stronę i szedł w moją stronę. Widać, że chce mnie uderzyć. Więc ja rozłożyłem ręce, tak wiecie. O, no nie pokażę, bo nie mogę. Po prostu pokój, nie? Ja nie chcę się z tobą bić. Nie trzymałem rąk do bicia. Nawet do obrony. Stałem bezbronny. I on mnie bił. Lał mnie po żebrach. Bolało. Ale później się cieszyłem z tego, że ja mu nie oddałem tym samym. Że nawet jak przyjechała policja, bo zadzwoniłem po policję, żeby go poszukali, żeby go tam znaleźli i troszeczkę otrzeźwili, to wycofałem skargę. Mówię, nie, dobra, nie ścigajcie go. Po prostu uważajcie tylko. A bolało strasznie, bardzo strasznie. Ale byłem szczęśliwy z tego powodu, że zachowałem się tak, jak Jezus tego ode mnie oczekiwał. Dlatego myśl nad tym, co już zrobiłeś, zrobiłaś i nad tym, co zrobisz, jak się zachowasz w danej sytuacji, żeby się zachować tak, jak to przystoi uczniom Jezusa. No dobra. Teraz zapraszam Was na drugą część dla zaawansowanych. Zauważyłem, że coraz mniej osób, znaczy, że mało osób modli się różańcem. Kiedy kończę, to tak 30% wyłącza. Zapraszam Cię, żebyś dzisiaj nie wyłączał, wyłączała, tylko żebyś się włączył, włączyła do tej modlitwy z Maryją. A teraz zapraszam Was na różaniec dla zaawansowanych. Tajemnice światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.